Przypomnę tylko na samym początku nabożeństwa, że jeśli kazanie skończyłoby się szybciej niż szkółki, to rodzice proszę odetchnijcie ze spokojem, dzieci są bezpieczne, możemy sobie tutaj chwilę sobą pobyć, tak żeby nauczyciele mogli dokończyć lekcję, ale dzisiaj po kazaniu będzie pamiątka, więc to będzie troszkę taki wydłużony czas. Natomiast rozpoczął się grudzień. Ci z was, którzy są z nami już od lat, wiedzą, że w grudniu mamy taką tradycję, że wszystkie kazania, które w tym miesiącu są wygłaszane, są kazaniami typologicznymi. Stąd typologia w pierwszym Piotra. Czym jest typologia? Jest to pewien rodzaj interpretacji tekstu biblijnego, w której element występujący w Starym Testamencie zapowiada element występujący w Nowym Testamencie. I to tak właśnie jest nazwane, że ten ze Starego Testamentu nazywa się typem, a jego wypełnienie w Nowym Testamencie nazywa się antytypem. Chociaż w języku polskim akurat powiedzieć o kimś, że jest typem, to czasami brzmi różnie, ale używając takiego języka i robimy to od lat, myślę, że to już nie jest dla nas nic nowego. Jakie rodzaje typów spotykamy w Starym Testamencie? Mamy na przykład miejsca jak Jerozolima i w Nowym Testamencie mamy zapowiedź nowej Jerozolimy. Mamy Syjon i Synaj, które się pojawiają również w liście do Rzymian, jako dzieci wolnej i niewolnej. Mamy Babilon, mamy osoby. Adam, Pan Jezus jako ostatni Adam, Melchizedek, kapłan według porządku, Dawid, Mojżesz. Mamy wydarzenia biblijne jak potop, Eksodus, miedziany wąż na pustyni, Pascha. Mamy urzędy czy takie oficjalne funkcje jak prorok, kapłan, król, które są typami w Starym Testamencie, a wypełnione w Nowym Testamencie w osobie Pana Jezusa. Mamy też przedmioty, bo to nie tylko ludzie. Mamy na przykład przebłagalnię w liście do Hebrajczyków, czyli tą pokrywę Arki Przymierza. Mamy zasłonę miejsca najświętszego, która jest typem Pana Jezusa, bo rozdarła się, żebyśmy mogli wejść do miejsca najświętszego. Mamy baranka paschalnego. Także myślę, że to rozumiemy, czym są typy, czym są antytypy. Antytyp to jest to, co odpowiada typowi, lecz jest jego wypełnieniem. Ten typ w Starym Testamencie, poza tym, że tam miał jakiś sens, znaczenie, coś się wydarzyło, to jednocześnie zapowiadał coś bardzo ważnego, co wydarzy się w przyszłości. I w związku z tym mamy też takie wyraźne typy i mamy mniej wyraźne typy. Z tych wyraźnych, to jak już wspomniałem, baranek paschalny, który jest typem Pana Jezusa, Adam, który jest typem Chrystusa, Jonasz w brzuchu ryby był pewnym typem, typem i śmierci, i pogrzebu, i zmartwychwstania Pana Jezusa. Mamy też mniej wyraźne typy, chociaż myślę, że dla nas niektóre z nich są wyraźne, jak na przykład Józef, jeden z 12 braci, który jest typem Chrystusa, lecz nie jest to wyraźny typ, bo nie mamy odwołania do niego tak jak Józef, tak Chrystus. Mniej wyraźnym typem na przykład może być pierwszy cud Mojżesza i pierwszy cud Pana Jezusa. Obydwa związane z wodą, co prawda tu krew, a tu wino, więc już w Nowym Testamencie trochę lepsza opcja. Czy na przykład przejście przez rzekę Jordan jako typ śmierci, ale nie chcę więcej mówić, ponieważ w tym miesiącu usłyszymy kilka kazań typologicznych, więc sam jestem ciekawy, jakie będą. Tym bardziej, że już od lat to praktykujemy, więc z czasem pewnie niektóre się powtórzą. Fragment, który za chwilę przeczytamy, zawiera w sobie typologię, ale poza typologią zawiera również treść, o której Martin Luther napisał tak. Wspaniały to tekst i chyba bardziej niejasny niż jakikolwiek inny w Nowym Testamencie. Także nie wiem na pewno, co Piotr ma w nim na myśli. Nie mogę go zrozumieć, ani w pełni wyjaśnić. I nie znalazł się nikt, kto by to zrobił. I zapytałbym, czy ktoś z was zauważył, że w naszej wędrówce przez pierwszy list Piotra ja ominąłem jeden fragment. No właśnie ten fragment. Ale ominąłem go nie dlatego, że nic z niego nie można zrozumieć, tylko właśnie dlatego, że zawiera pewną typologię, pewien wzorzec, pewne odwołanie do Starego Testamentu i chciałem zachować go na grudzień.
to przeczytajmy go razem. To jest trzeci rozdział pierwszego listu apostoła Piotra, 18-22. Pierwszy list, trzeci rozdział, wersety od 18. Przecież i Chrystus raz cierpiał za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby przyprowadzić was do Boga. Zabity wprawdzie w ciele, w duchu jednak został ożywiony. W nim też poszedł i ogłosił ocalenie duchom zamkniętym w więzieniu, nieposłusznym wówczas, gdy Bóg wyczekiwał cierpliwie za dni Noego, kiedy była budowana arka. W niej tylko niewielu, to jest 8 dusz, zostało ocalonych przez wodę. Ona i was zgodnie z tym wzorem zbawia teraz w chrzcie. Nie przez usunięcie brudu, ale jako odpowiedź dobrego sumienia skierowana do Boga dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który jest po prawicy Boga, odkąd poszedł do nieba i zostali mu podporządkowani aniołowie i władze i moce. Możemy bezpiecznie założyć, że dla pierwszych adresatów listu Piotra te słowa były zrozumiałe, ponieważ Piotr nie opatruje ich żadnym dodatkowym wytłumaczeniem. Jak to się zdarza w Ewangeliach i w listach, gdzie autor zakłada, że nie wszystko na przykład z prawa Mojżeszowego ze Starego Testamentu może być jasne dla adresatów, więc coś dopowiada. Tutaj on nic nie dopowiada, dlatego możemy bezpiecznie założyć, że oni rozumieli doskonale, co on miał na myśli, chociaż oczywiście jest taka opcja, że mogli nie rozumieć. I kiedy Piotr ich przyszedł odwiedzić, to na dzień dobry było pierwsze pytanie, ale o co ci chodziło w tym trzecim rozdziale od 18 do 22 wersetu? Oczywiście nie było wtedy rozdziałów i wersetów, ale mogli sobie o tym porozmawiać. Natomiast nawet jeśli dla nich było to zrozumiałe, to dla późniejszych pokoleń te słowa stały się trudne do zrozumienia. I jednak, tak jak powiedziałem, nie jest tak, że my nic z tego nie rozumiemy. W pełni zrozumiały jest początek i koniec tego fragmentu. A to już dużo. A problemy mamy z tym, co jest po środku. Więc zanim przyjrzymy się środkowi, to zobaczymy, co z tego fragmentu wiemy na pewno. I to jest też jedna z takich pokus, które czasami mamy, że gdy coś nas zaintryguje w tekście, to nagle tracimy to, co jest dookoła. Czasami nawet tracimy główną myśl, którą chciał przekazać nam autor, ponieważ jest coś takiego drobnego, co nas zaintrygowało i już wszystko inne odkładamy i tylko chcemy się dowiedzieć, a tutaj jak za lutrem, no właśnie, możemy się nie dowiedzieć. Więc zobaczmy najpierw, co w tym fragmencie jest zdecydowanie jasne i oczywiste. Po pierwsze, fragment zaczyna się od cierpień Chrystusa. I cierpienie w ogóle jest bardzo ważnym wątkiem pierwszego listu Piotra. Właściwie idąc i analizując go i rozważając po kolei, to jest pewne wyzwanie, bo jest takie wrażenie, jakby on cały czas mówił o cierpieniu. Ale z drugiej strony on pisze do ludzi, którzy cały czas cierpią, których z jednej strony chce pokrzepić, ale też wyprostować im wiele rzeczy i później zachęcać do konkretnych postaw. Więc ten fragment nasz dzisiejszy rozpoczyna się w 18 wersecie od słów przecież i Chrystus cierpiał. I to przecież odwołuje się do fragmentu, który był przed nim, bo w 17 wersecie przeczytalibyśmy lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boża, cierpiąc, czyniąc dobro, niż czyniąc zło. Przecież i Chrystus cierpiał. Stąd to przecież. Nieco później w tym samym wersecie czytamy, że Chrystus został zabity w ciele. Czyli cierpiał, został zabity w ciele. Zauważmy, że Piotr zaraz przechodzi do stwierdzenia, że Pan Jezus został ożywiony w duchu, a w 22 wersecie Piotr wynosi się daleko poza tutaj cierpienie, śmierć, zmartwychwstanie, by stwierdzić, że ten sam Jezus Chrystus teraz poszedł do nieba. Mamy więc następującą sekwencję wydarzeń. Chrystus został zabity w ciele, ale został ożywiony w duchu, i teraz wstąpił do nieba. Co ciekawe, zestawienie tych elementów przypomina nam trochę apostoła Pawła z pierwszego Tymoteusza, gdzie on pisał, został objawiony w ciele, dostąpił usprawiedliwienia w duchu, został wzięty do chwały.
Niektórzy komentatorzy uważają, że być może był to jakiś wczesny hymn, który śpiewali chrześcijanie, gdy spotykali się. Właśnie te hymny służyły temu, żeby sobie przypomnieć, utrwalić i przekazywać dalej podstawowe treści. Dlatego też, gdy dzisiaj Kościół się spotyka, również powinien śpiewać pieśni, które mają treść, bo mogą mieć bardzo ładną melodię, natomiast mogą być puste. Albo być bardzo antropocentryczne. Ja, moje, dla mnie, gdzie my spotykamy się wspólnie tutaj na służbę. My wszyscy razem tutaj, stając przed Bogiem, grając, śpiewając, służymy Bogu. Więc skupiamy się na Nim. Czy to był hymn, czy nie był hymn? Główna myśl Piotra dotyczy w tym fragmencie zwycięskiego Chrystusa. I jest ujęta w tych trzech następujących po sobie zwrotach. I przepływ myśli, jakkolwiek środek tego fragmentu jest mniej zrozumiały, to przepływ myśli jest bardzo wyraźny. Zaczyna się od cierpienia, kończy się panowanie w niebie. Rozpoczyna się świadomym poddaniem się Pana Jezusa niesprawiedliwym władcom. I my też wcześniej w tym liście i w końcówka drugiego rozdziału i początek trzeciego byliśmy wzywani, żebyśmy byli poddani i władzy, nawet jeśli jest zła, pracodawcom, nawet jeśli są nieuczciwi, i było skierowane również do żon, że mają szanować swoich mężów, nawet jeśli mężowie nie są tacy, jak ona myślała, kiedy za niego wychodziła. I to wszystko, jak widzimy w 22 wersecie, czyli aniołowie, władze, zwierzchności są jemu teraz poddani. Przyszedł na ten świat, cierpiał, umarł, zmartwychwstał, wrócił do nieba i teraz rządzi nad wszystkim. Wiemy zatem, co ten tekst mówi. Mówi Jezus Chrystus, odniósł zwycięstwo i został wywyższony. Amen. Wiemy również, czemu ten tekst ma służyć. Ma zachęcić odbiorców tą pewną i niezmienną prawdą, że jak Chrystus zwyciężył, tak na koniec zwyciężą ci, którzy są Jego, którzy należą do Niego. I jest to niezmiernie pokrzepiająca perspektywa przyszłości, prawda? Walczymy w tym życiu, zmagamy się z wieloma rzeczami. Niektóre nam się rzeczy udają, niektóre nam się nie udają. Czasami jest łatwo, czasami jest przyjemnie, ale często bardzo trudno jest żyć tak po Bożemu, pobożnie, tak żeby naprawdę Bogu się podobać. Trudno nie tylko dlatego, że czynniki zewnętrzne nas atakują i wymagają, wymuszają na nas jakieś postawy. Trudno dlatego, że my sami w sobie toczymy walkę z naszą grzesznością, z naszymi słabościami, z naszymi pokusami. Nie jest łatwo żyć po Bożemu. Ale gdybyśmy tylko zmagali się z naszymi rzeczami, ale do tego dochodzi jeszcze wiele rzeczy, które chociaż powiedzielibyśmy, no my naprawdę żyjemy w kraju, który ma wolność religijną. Nie musimy spotykać się gdzieś po piwnicach, nie musimy udawać, możemy spokojnie wynajmować przestrzeń w miejscu publicznym, możemy budować nasz nowy budynek, żeby się później w nim spotykać, a jednak zmagamy się w pracy, w domu, ze znajomymi, z rodziną, właśnie dlatego, że ten świat nie jest po Bożemu. Jest zniekształcony, jest zniszczony grzechem. Ale mamy perspektywę zwycięstwa, dlatego że Chrystus zwyciężył. Mamy pewność wieczności, która nie wynika z naszych starań. Nie wynika z naszej przezorności, z naszych dobrych wyborów, naszych dobrych inwestycji, ale jest wynikiem ofiary Pana Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstania, jak lubi to Piotr podkreślać. Nie jesteśmy zbawieni, dlatego że Chrystus się narodził. Nie bylibyśmy zbawieni, gdyby tylko Chrystus umarł. Jesteśmy zbawieni, ponieważ umarł i zmartwychwstał. Ponieważ przyszedł, stał się człowiekiem, żeby być jednym z nas i w nasze miejsce pójść na krzyż i zmartwychwstał. Dlatego jesteśmy zbawieni. Zaraz przyjrzymy się wersetom, które są pośrodku naszego fragmentu i za Marcinem Lutrem i setkami innych biblistów. Widzimy, że rzeczywiście może nigdy tutaj na ziemi
nie dowiemy się tak z całą pewnością, gdzie dokładnie Pan Jezus poszedł, kiedy tam poszedł, co konkretnie i komu ogłaszał. Ale pamiętajmy, że główna myśl tego fragmentu kieruje nas na zwycięskiego Chrystusa. I że jeśli On zwyciężył, to my również zwyciężyliśmy. I możemy tego jeszcze nie widzieć, możemy sobie tego nie wyobrażać, ale mamy mieć pewność, że to nadchodzi. Dobrze? A teraz w takim razie ten środek. I z kolei główna część, środkowej części jest taka, główna myśl, że wierni przejdą przez wody tego życia, jak Noe z rodziną przeszedł przez wody potopu. Było ciężko? Było. Był sąd? Był sąd. Straciło się wiele rzeczy? Straciło. Ale Bóg dał ocalenie. Tak jak te 8 osób, które wtedy przeżyły Boży sąd, tak wszyscy, którzy należą do Chrystusa, będą bezpieczni w dniu Wielkiego Sądu. Chrystus został wywyższony i my też będziemy. On doświadczył wielkiej odmiany swojego losu tutaj na ziemi i my również będziemy odmienieni. Chrystus poddał się Ojcu, żeby wypełniła się Jego wola i sprawiedliwość i teraz wszystkie rzeczy są Jemu poddane. Popatrzmy więc, co mamy po środku naszego fragmentu. Najpierw wersety 19-20. I teraz proszę, śledźcie tekst, żeby wam to nie umykało. Widzimy tak. Pan Jezus w duchu został ożywiony i w tym duchu poszedł i ogłosił ocalenie duchom zamkniętym w więzieniu. Tak? Wersety 19-20. Interpretacji tych słów jest kilkanaście. Takich w ogóle sensownych. Bo nie, bez, jak coś jest niejasne, to można po prostu tworzyć, co się chce. Ale są trzy główne interpretacje czy możliwości zrozumienia tych słów. Po pierwsze, że słowa te odnoszą się do głoszenia Chrystusa, że Duch Jezusa Chrystusa głosił przez Noego tym, którzy żyli w czasie, gdy Noe budował arkę. Wiecie, jak długo Noe budował arkę? 120 lat. Ile trwał potop? Rok. 120 lat facet budował arkę i ogłaszał, nadchodzi sąd. A jak czytamy w Nowym Testamencie, te czasy, które były za czasów Noego, były okropne. Więc pierwszą interpretacją jest to, że to Boży Duch, Duch Chrystusa poprzez Noego przez te 120 lat ogłaszał tym, którzy żyli w czasie Noego, a nie posłuchali i teraz czekają potępieni na dzień Wielkiego Sądu. Ale jeśli tak, to nie bardzo rozumiemy, jaki był cel tego ogłoszenia ocalenia. Ale to jest pierwsza możliwa interpretacja. Druga jest taka, że słowa te odnoszą się do wszystkich wierzących Starego Testamentu, którzy umarli i Jezus Chrystus pomiędzy swoją śmiercią a zmartwychwstaniem poszedł do nich i ogłosił im wieczne ocalenie. Bo to, że oni byli wierzący w Starym Testamencie, nie znaczy, że byli doskonali, bo nie byli doskonali, więc byli winni, byli do jakiegoś stopnia nieposłuszni i potrzebowali ratunku i mogli nie wiedzieć, że ten ratunek dokona się na krzyżu. I więzienie wtedy byłoby rozumiane jako Szeol, jako krainę cienia śmierci i wtedy okazałoby się, gdy przyszedł do nich Pan Jezus między swoją śmiercią a zmartwychwstaniem, że jednak jest wieczność poza Szeolem. Okay? I trzecia z najpopularniejszych interpretacji czy możliwości zrozumienia tych słów jest taka, że tekst ten opisuje głoszenie przez Chrystusa zwycięstwa i sądu nad upadłymi aniołami, obecnie zamkniętymi w więzieniu, które były nieposłuszne za czasów Noego, kiedy była budowana arka i jak czytamy, synowie Boży brali sobie córki ziemskie za żony i tam się działy straszne rzeczy.
I tutaj mielibyśmy do czynienia z zamkniętymi przez Boga demonami, które widząc śmierć Pana Jezusa na krzyżu, mogły myśleć, że a jednak udało się pokrzyżować Boże plany. I wtedy przychodzi do nich Pan Jezus i mówi, a, zwyciężyłem. I wiedzą, że już na zawsze mają to więzienie. Nie wiemy jednak, dlaczego niektóre demony byłyby uwięzione. Niektórzy sugerowaliby, że to były te najgorsze i dlatego Bóg ich odseparował, po to, żeby już takiego spustoszenia jak za czasów Noego więcej nie było na ziemi. Nie wiemy za co one tam były uwięzione, a inne nie były, ale my nie musimy tego wiedzieć, żeby to była prawda. No właśnie, i niech taki krótki komentarz do tego ostatniego punktu zasugeruje wam, ku której interpretacji ja się przychylam. Chociaż, jak mówi Luther, my naprawdę nie wiemy, co Piotr miał na myśli. Jakaś część wiedzy, którą oni posiadali, apostołowie, Pan Jezus w tamtych czasach, po prostu umknęła nam i nie wiemy. Wszystkie te podejścia rodzą wiele pytań, na które nie ma łatwych odpowiedzi. Więc nie do końca wiemy, co Piotr ma na myśli w tych wersetach. Wiemy natomiast całkowicie i oczywiście, że Jezus Chrystus umarł, następnie został ożywiony, następnie wrócił do wieczności, jest wywyższony przez Ojca. Popatrzmy na zakończenie, na ostatnie dwa wersety, 20 i 21. Bóg wyczekiwał cierpliwie za dni Noego, kiedy była budowana arka. W niej tylko niewielu, to jest 8 dusz, zostało ocalonych przez wodę. Ona i was zgodnie z tym wzorem zbawia teraz w chrzcie. Nie przez usunięcie brudu, ale jako odpowiedź dobrego sumienia skierowana do Boga dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy nie wiedzieli o typologii, że jest coś takiego jak typologia, moglibyśmy na podstawie tych wersetów pomyśleć, że chrzest zbawia, a dokładniej, że woda chrztu zbawia. Ale Nowy Testament bardzo wyraźnie i w wielu miejscach wielokrotnie naucza, że zbawienie jest z Bożej łaski przez wiarę i że jest to Boży dar, nie z uczynków, jak w Efezjan w 2 rozdziale, 8-10. Jaka jest zatem logika tej typologii, żebyśmy mogli zrozumieć, o co tutaj chodziło Piotrowi? No więc logika jest taka. Kiedyś niewielu ludzi, bo raptem 8-osobowa rodzina, Noe z żoną, 3 jego synów z żonami, 8 osób, bez dzieci, wtedy jeszcze, zostało ocalonych w arce. Wody potopu były Bożym sądem nad zdeprawowanym przez człowieka światem. Jak czytamy w 1 Księdze Mojżeszowej w 6 rozdziale, właśnie za tamtych czasów, Pan zaś widział, Bóg widział, że, uwaga, podłość ludzi na ziemi jest wielka i że wszystkie ich zamiary ciągle były złe. Podłość była wielka, wszystkie ich zamiary ciągle były złe. Takie to były czasy. I jakkolwiek możemy bardzo krytycznie wypowiadać się o naszych współczesnych czasach. I na pewno są miejsca, gdzie zło nawet może przewyższać tamte, o którym czytamy w 6 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej, to tak opisana jest cała ludzkość w tamtym czasie. Dlatego przyszedł sąd. Ciągle wszystko było złe. Dlatego Bóg postanowił wszystkich zgładzić, a ocalił tylko jednego sprawiedliwego, który przez 120 lat, budując arkę, gdy jeszcze deszczu nie było, na suchym lądzie, mówi, nadchodzi Boży sąd. Opamiętajcie się, ludzie. Ale wszystkie ich zamiary ciągle były złe. My czasami mówimy, że Bóg kocha człowieka, a nienawidzi grzechu, prawda? Ale też prawda jest taka, że na wieczne potępienie idzie człowiek, a nie grzechy. Idzie grzeszny człowiek. Owszem, Bóg nienawidzi grzechu. Zdecydowanie. I kocha człowieka, dlatego posłał swojego syna.
Ale na wieczne potępienie nie idą same grzechy. Idzie człowiek. Tak jak arka z wierzącym Noe była zanurzona w wodach potopu, tak wierzący chrześcijanin jest zanurzony w wodzie chrztu. Stąd to skojarzenie, stąd ta typologia Piotra. Jak arka była zanurzona w wodzie, tak gdy człowiek jest chrzczony na wyznanie swojej wiary, jest zanurzony w wodzie. Tu ratunek i tu ratunek. I tu woda, i tu woda. I tu w sumie uratowanych niewielu ludzi, i tu również. Wtedy Bóg cierpliwie czekał, przez te 120 lat, jak czytamy, że czekał. I dzisiaj też czeka, aż się dopełni ten czas. Ale, jak podkreśla Piotr w naszym fragmencie, to nie chrzest ani arka są ratunkiem dla człowieka, lecz sam Bóg. Wody potopu, owszem, oczyściły świat, ale nie oczyściły go z grzechu. Oczyściły go z grzesznych ludzi, zdeprawowanych do cna, ale z grzechu nie oczyściły, bo Noe ze swoimi synami, żoną i synowymi, jak najbardziej byli grzesznikami, co od razu się rozlało po potopie. I kiedy tylko się trochę rozmnożyli, zbudowali miasto, miasto, które miało nie tylko sięgać nieba, ale miało być też wodoszczelne, żeby już kolejny potop ich nie zalał, mimo że Bóg obiecał, że potopu nie będzie, nie chcieli się rozejść, grzech dalej panował. Więc potop, owszem, oczyścił świat, ale nie z grzechu. Taki chrzest nie oczyszcza z grzechu. Mógłby ewentualnie z brudu fizycznego, ale to też już nie dzisiaj, bo raczej jak ktoś jest chrzczony, to czysty jest. Chrzest jest odpowiedzią, jak czytamy, dobrego sumienia, oczyszczonego sumienia, czy odrodzonego sumienia na przesłanie Ewangelii, czyli dobrej nowiny o Bogu, który pokochał nas i swojego Syna wydał, żeby nas ratować. A, jak mówi Piotr, zostało to przypieczętowane dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Więc chrześcijanie, owszem, są zobowiązani do bycia ochrzczonymi. Jeśli ktoś wyznaje Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawcą, ma być ochrzczony. Jednak sam chrzest jest raczej wyrazem wiary i aktem wiary i posłuszeństwa, a nie środkiem zbawienia. I myślę, że jest to dla nas tutaj oczywiste. Natomiast gdyby nie typologia, moglibyśmy ugrząść w takich jałowych i prowadzących donikąd dyskusjach. Właśnie w takich dyskusjach o słowa. O to, jak można byłoby to jeszcze może inaczej przetłumaczyć i ująć, i może w innym szyku. A tak biorąc pod uwagę cały fragment, widzimy, że zbawia nas śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, który dzisiaj króluje w niebie. Tą wiarę w zbawcze dzieło Pana Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie chrześcijanie dzisiaj wyrażają podczas chrztu. Jego śmierć zbawczą i zmartwychwstanie wspominamy łamiąc chleb. Dlatego też każdy, kto jest wierzący, ma być ochrzczony, ale nie dla ocalenia, a dlatego, że jest ocalony, jak Noe z rodziną w arce. Fragmenty, które wspólnie rozważyliśmy, mają służyć zachęcie każdemu z nas. Gdy jest nam ciężko, gdy jest nam źle, gdy jest cierpienie, gdy są zmagania, gdy są niepowodzenia, gdy jesteśmy niesprawiedliwie potraktowani, gdy my postąpiliśmy dobrze, gdy nasze motywacje były dobre, a ktoś potraktował nas źle. I bywa to czasami nasz powszedni chleb, ale czasami nie, dzięki Bogu, bo Bóg łaskawy. I oczywiście jest wiele pięknych rzeczy w tym świecie i w tym naszym życiu. A jednak nasze serca tęsknią za czymś innym. I nie za tym, żeby być milionerami i żeby móc być na szczycie hierarchii. Tęsknią za pełnym Bożym panowaniem. Kiedy już nie będzie grzechu. Kiedy nie będzie krzywdy, kiedy nie będzie smutku, bólu, kiedy nie będzie naszej grzeszności.
kiedy już nic nie będzie stało pomiędzy Bogiem a nami. W Jezusie Chrystusie mamy perspektywę zwycięstwa. Mamy pewność wieczności, która nie wynika z naszych starań. Nie wynika z tego, że jesteśmy mądrzejsi niż pozostała część społeczeństwa. Bo tak nie jest. Przynajmniej w części. Nie wynika z trafnych wyborów. Albo, że na chybił trafił, ale dobrze trafiliśmy. Nie, nie. To jest całkowicie wynik ofiary Pana Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstania. I jak Jezus zwyciężył, tak my zwyciężymy. Jak długo nam jeszcze przyjdzie żyć, nie wiemy. Czy dożyjemy starości i śmierci, czy będzie wypadek, choroba, czy, daj Boże, Chrystus wróci. To nasza chwała i nasze zwycięstwo razem z Nim. Dlatego, tak jak Pan Jezus powiedział, tutaj Jego uczniowie ciężko będą mieli. Jeśli Jego nienawidzili i nas nienawidzić będą. Jeśli Jemu było ciężko, nam będzie ciężko. Jeśli On nie był ulubieńcem tłumów, my nie będziemy ulubieńcami. Ale to nie jest tak, że Pan Jezus cały czas chodził i płakał. To był w ogóle bardzo miły i radosny człowiek, skoro zapraszali go na wesela. I to nie dlatego, że wieś gminna niosła, że potrafi wodę w wino zamienić, bo zrobił to tylko raz. A jednak ten świat to nie jest nasz świat. I nasze serca tęsknie wyczekują momentu, kiedy będziemy mogli stanąć przed Bogiem twarzą w twarz.